studiu witamy już marszałka województwa łódzkiego, pana Włodzimierza Fisiaka, który gości dzisiaj w Wieluniu. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam mieszkańców Wielunia i całego powiatu wieluńskiego. Panie marszałku, odwiedził pan dzisiaj między innymi jedną z wieluńskich drukarni, Wieluński Szpital, a także publiczne gimnazjum w Białej. Są to firmy i instytucje, które otrzymały unijne dotacje. No i jakie spostrzeżenia po tej wizycie? No, bardzo pozytywne. Zacząłem od drukarni. Rzeczywiście środki, które przyznaliśmy, można już podziwiać w postaci konkretnych maszyn. Produkcja jest prowadzona pełną parą. Właściciel zadowolony, również i pracownicy, którzy obsługują te maszyny, też zadowoleni, że mogą pracować w doskonałych warunkach, a zatem bardzo dobre wykorzystanie środków unijnych. W Białej piękne gimnazjum budujące się. No jestem pełen podziwu dla władz Białej. Widać obok tego pomysłu na budowę gimnazjum taką prawie że demonstracyjną jedność tych samorządowców z Białej i to przynosi bardzo pozytywne efekty. No byłem też w szpitalu. No, szpital ma to szczęście, że znalazł się na liście projektów do dofinansowania. Przypomnę, 11 milionów złotych pomocy unijnej zostało przyznane przez Zarząd Województwa Łódzkiego dla szpitala i myślę, że w ciągu kolejnych 2 lat ten szpital nabierze zupełnie innego wyglądu. No, byłem również zasmucony stanem, w jakim ten szpital w tej chwili się znajduje. I ta wizyta jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że dobrze skierowaliśmy środki finansowe, bo rzeczywiście potrzeby są ogromne. Czyli rozumiem, że wykorzystanie środków finansowych tutaj w naszym regionie wieluńskim jest dobre. No, myślę, że to nie są jedyne przykłady kierowania środków unijnych. Ja przypomnę, że szlak bursztynowy i kilkadziesiąt milionów złotych na popularyzację tego szlaku to również pomoc unijna w ramach projektów kluczowych. To pomoc dla innych gmin powiatu wieluńskiego. To przydział środków na zakup wozów strażackich. Tych środków, jakbyśmy dzisiaj zliczyli, jest no ładnych parę, kilkadziesiąt milionów. To są znaczące pieniądze, które będą przeznaczone na realizację, jak sądzę, dobrze przygotowanych projektów przez władze samorządów powiatu wieluńskiego. Skoro wspomniał pan już o szlaku bursztynowym, to informacja świeża. Urząd Marszałkowski przyznał 40 tysięcy złotych dotacji dla stowarzyszenia właśnie Wieluński Szlak Bursztynowy, między innymi na organizację Święta Bursztynu. Przyznał 40 tysięcy złotych i mówię to z dużą radością i satysfakcją, dlatego że to stowarzyszenie, które popularyzuje szlak bursztynowy, pan starosta Andrzej, tak naprawdę to są społecznicy o wielkim sercu, o wielkich pomysłach, czasami nie do końca znajdujący zrozumienie wśród lokalnych włodarzy, ale jestem pod wrażeniem. Byłem na Święcie Bursztynu i w Łodzi, i we Wieluniu, i byłem w Konopnicy. I jak sądzę, teraz kolejna edycja tego święta to będzie wielkie turystyczno-promocyjne wydarzenie województwa łódzkiego. Jestem pełen podziwu dla organizatorów i tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku i w następnych będziemy tę inicjatywę wspierać. Ja oczywiście słyszałam, że jest pan wielkim fanem Święta Bursztynu. Co roku gości pan tutaj u nas. Czy to prawda? To prawda. Przed 2 laty byłem we Wieluniu. Podziwiałem te legiony rzymskie, które tutaj uliczkami Wielunia przemierzały. W ubiegłym roku byłem w Konopnicy. Tam też w pięknym miejscu mogłem również podziwiać przygotowany program związany z popularyzacją tego szlaku. Te wydarzenia są niezwykle cenne, potrzebne. One
przyciągają bardzo dużo gości. W ubiegłym roku był ogromny problem, aby pomieścić samochody, które nie miały miejsca do parkowania. Tak dużo ludzi z całego regionu i myślę, że z innych również sąsiednich województw przyjechało właśnie do Konopnicy. I na tym polega kształtowanie pewnej marki, przyciąganie turystów, przedstawianie pewnej atrakcji do zobaczenia, a za tym idą i ludzie, którzy przynoszą środki finansowe i to jest dobre dla lokalnych społeczności. Panie marszałku, ja jeszcze chciałam porozmawiać o przyznawaniu unijnych funduszy. Dlaczego pomimo tego, że niektóre wnioski są wysoko oceniane przez ekspertów, to zarząd województwa przyznaje środki tym niżej ocenionym? Przykładem jest choćby ostatnia dotacja dla Wielońskiego Szpitala, którego wniosek został niżej oceniony niż choćby wniosek szpitala ze Zduńskiej Woli. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że zarząd województwa musi patrzeć na zrównoważony rozwój całego regionu i nie zawsze ta kolejność wynikająca z oceny ekspertów idzie w parze z potrzebami, które tutaj są wobec konieczności wspierania różnych inwestycji. I tak się stało w przypadku Wielunia. Jeszcze raz powtarzam, ta dzisiejsza wizyta utwierdziła mnie w przekonaniu, że stan tego szpitala wymaga natychmiastowej interwencji, bo zwiedzałem tutaj niektóre oddziały tego szpitala i naprawdę aż przykro było patrzeć, w jakich warunkach leżą pacjenci i w jakich są leczeni, mimo ogromnej staranności personelu szpitala, ale trzeba zapewnić im i właściwe pomieszczenia i właściwy sprzęt i na to zgromadziliśmy określone środki finansowe. Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy kierowali się tylko i wyłącznie tą oceną ekspercką, mogłoby dojść do takiej sytuacji, że kilka powiatów obfitowałoby we wszystkie projekty, natomiast część po prostu znalazłaby się na szarym końcu i nie można było zrealizować bardzo potrzebnych inwestycji. A zatem ta furtka możliwości zarządu województwa musi być otwarta na taki zrównoważony, równomierny rozdział środków finansowych na terenie całego województwa. I tak się stało w przypadku szpitali. Proszę zwrócić uwagę, została dowartościowana Łódź w postaci szpitala Pirogowa, ale te pieniądze i poszły do Skierniewic, do Sieradza, do Łowicza, do Wielunia, a zatem zostały rozdysponowane równomiernie na cały region. Po to tylko, żeby mieszkańcy całego województwa mieli możliwość bliskiego dostępu do świadczonych usług, a nie musieli przemierzać wiele dziesiątek kilometrów, żeby uzyskać skuteczną pomoc lekarską. Panie marszałku, czas nas goni i dlatego na tym musimy zakończyć naszą rozmowę. Przypomnę naszym słuchaczom, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej był marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak, który swoją wizytę w Wieluniu zakończy spotkaniem z samorządowcami i mieszkańcami w kinie Syrena, które odbędzie się punktualnie o 16 i na które bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Zapraszam na spotkanie, wtedy będzie możliwość do dłuższej, bardziej wnikliwej rozmowy na temat pięknego Wielunia i całej Ziemi Wieluńskiej. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.